26 marca wspominamy błogosławionego Tomasza z Costacciaro. Tomasz urodził się w połowie XIII wieku na zamku San Savino w mieście Costacciaro w środkowych Włochach. W 1270 roku odwiedził klasztor Kamedułów i zapragnął życia pustelniczego. Wstąpił do klasztoru Santa Maria di Sitria, ufundowanego w 1021 roku przez sławnego świętego Romualda. Po kilku latach przełożony wysłał go niedaleko Montecucco, aby tam wiódł życie samotne. Spędził tam 65 lat, żyjąc kontemplacją i surowo pokutując, praktycznie zapomniany przez okolicznych mieszkańców. Zmarł 25 marca 1337 roku. Tuż po jego śmierci uznawano go za świętego. Pochowany został w kościele świętego Franciszka. Niedaleko ufundowano ku jego czci kaplicę. Jednak jego prawdziwy kult rozpoczął się z chwilą przeniesienia jego relikwii w 1546 roku pod ołtarz kościoła, gdzie do dzisiaj są przechowywane i czczone. Kult zatwierdzony przez Klemensa VIII został potwierdzony 18 marca 1778 roku przez Piusa VI i rozciągnięty na całą diecezję. W 1833 roku Grzegorz XVI jeszcze raz zatwierdził kult błogosławionego Kameduły. Tomasz jest wzywany jako orędownik w chorobach brzucha. Liturgia wspomina go w rocznicę śmierci, natomiast mieszkańcy Costacciaro w pierwszą niedzielę września. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Tomasz wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Spraw za Jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.